zawsze jest jakiś tam stres, tak, no bo jednak u siebie jadę. Pokazać się przed własną publicznością też mi zależało, no i też bardzo ważne było, żeby właśnie powalczyć o punkty do klasyfikacji. Wygrałem 3 premie, więc myślę, że możemy być zadowoleni. Na ile przed etapem twoje założenia zmieniły się w stosunku do tego, co było na trasie? Trochę wam wiało, trochę ten etap wydawało się z tą pogodą może być bardzo różny. Kiedy podjąłeś te decyzje, że tak, a inaczej go będziesz rozgrywał? Nie, to już wczoraj, ja nawet nie miałem innego wyjścia, tylko po prostu musiałem iść w odjazd, żeby umocnić się w tej klasyfikacji, no bo nie poszedłbym dzisiaj, a nie daj Boże, by coś się stało i bym jutro nie poszedł, no to bym pewnie stracił koszulę, dlatego musiałem iść i musiałem walczyć dzisiaj. Więc pogoda też, pogoda trochę, no było też ciężko, nie, bo bardzo wiało. Tak, jutro już bym chciał spokojnie, na pewno nie będzie, bo jutro ciężki etap, ale w kołach bym chciał przyjechać i później już czasówka, to wiadomo, czasówka, no to już więcej czasu na regenerację i do Krakowa. Co cię szczególnie mobilizuje w tym Tour de Pologne? Ten wyścig też, no, jest chyba też niezwykle ważny w twoich planach startowych. Tak, jest bardzo ważny, no bo startują tu najlepsi kolarze świata. W tym roku szczególnie mi też zależało, żeby wystartować, no bo mówię, kurczę, etap w Opolu, prawie umie, w Opolu mam rodzinę, więc super by było powalczyć właśnie i motywowały mnie właśnie dzieciaki, żeby dzisiaj właśnie tutaj z nimi wyjść na podium. Udało się. Na pewno nie było łatwo. Ten peleton z tyłu mocno naciskał nas i ta przewaga nie była zbyt duża, jak na poprzednich etapach to bywało, więc naprawdę musieliśmy się mocno napracować, żeby tą przewagę utrzymać jak największą. Peleton tam nas doścignął stosunkowo blisko mety. My mogliśmy sobie wtedy już odpocząć, ale etap na plus i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Połowa wyścigu też chyba na plus, bo chyba też tak możesz powiedzieć, te 4 etapy i ten pierwszy udział w Tour de Pologne to chyba też ogromne takie przeżycie. No oczywiście, jest to dla mnie ogromne przeżycie, tym bardziej ściganie przed polską publicznością to jest coś wyjątkowego. Ja muszę przyznać szczerze, że robią dla mnie to naprawdę, robi nawet duże wrażenie te tłumy na startach i metach etapów, więc super sprawa. Dla ciebie jaki jest cel tak naprawdę, jeśli chodzi o tegoroczny tur? No tak, mamy jednego kolarza na klasyfikację generalną, jest to Marcin Budziński, mój klubowy kolega z Mazowsza, z Tracy Polski, więc on jest naszym liderem na klasyfikację generalną. No zobaczymy jutro, ja na pewno z Patrykiem odpoczniemy w peletonie i jutro się do odjazdów raczej nie będziemy zabierać. Później czasówka, mam nadzieję, że jakoś dojdę do siebie, nogi dojdą do siebie. No i mam ostatni etap, mam nadzieję, że ponownie znajdę się w odjeździe. Ten etap do Opola, jak się okazało, wydawało się, że to będzie taki spokój, a tymczasem mieliśmy naprawdę mocne bicie serca. Mocne bicie serca, bo i był silny wiatr i no, ten peleton był bardzo taki napięty, bardzo nerwowy, wszyscy byli z przodu, bo nie było jakichś wielkich ataków, ale w każdej chwili mógł być taki atak. Jak na takim wietrze byś gdzieś był z tyłu daleko, no to byś bardzo dużo stracił, więc każdy, kto walczył o klasyfikację, musiał być z przodu. Kolarze, którzy chcieli wygrać, też musieli być z przodu, więc ten peleton cały czas był taki elektryczny, bardzo mocno elektryczny. Rafał Majka dzisiaj nie wygrał, ale myślę, że dzisiaj o postawie chyba polskich zawodników może pan wiele dobrego powiedzieć. Tak, to nie był etap dla Rafała Majki, ani dla Michała Kwiatkowskiego, to etap typowo sprinterski, wygrał go Koi, którego znamy tutaj z Polski, ale jeżeli chodzi o polskich zawodników, tak, bardzo ładnie pojechali i walczyli o najaktywniejszego kolarza, koszulkę Lotto, walczyli też na premiach, byli bardzo aktywni. Dzisiaj chyba warto pochwalić Patryka Stosza, no co by nie było, za polskimi korzeniami, mającego w Opolu swoją rodzinę najbliższą, więc doping podwójny. Tak, cieszę się bardzo, że założył koszulkę najaktywniejszego kolarza i myślę, że będzie ją wiózł do mety. Jak jest pan w tym roku zadowolony z organizacji, współpracy? Jak widział pan ten etap tutaj na mecie w Opolu? No i zainteresowanie przede wszystkim kibiców. No przede wszystkim kibice. Kibice naprawdę cudowni i dla nich to warto robić. Jeżeli chodzi o organizację, to dużo wcześniej wiele rzeczy przygotowaliśmy, także na pewno bardzo, bardzo dobrze wszystko. Mogę powiedzieć, że przez cały tour, już dzisiaj czwarty etap, to najwięcej ludzi w Opolu, więc super, naprawdę.